Pryzmat. Radio Pryzmat. Zmiana warty. Witam wszystkich słuchaczy. Ja nazywam się Sabina Janusz. Dzisiaj porozmawiamy o działalności Państwowej Straży Leśnej i w tym celu zaprosiliśmy do studia dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, pana Pawła Szczygieł. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Daszbór, tak po leśnemu daszbór. Myślę, że na początku dobrze by było zacząć od tego, gdyby pan przedstawił historię Straży Leśnej, kiedy powstała Straż Leśna, jaki był główny cel przyświecający powstaniu Straży Leśnej i czym się państwo zajmują tak ogólnie? W przeszłości w ogóle określano, że jest to tak zwana straż lasowa, czyli wyodrębniona z grona leśników taka formacja, która miała na celu i zadanie właśnie chronić majątki. No, jednak przed zarówno tą pierwszą, jak i drugą wojną światową struktura własności terenów leśnych w naszym kraju wyglądała zupełnie inaczej, czyli większość jednak tych powierzchni leśnych to były własności prywatne i możni właściciele tych dóbr ziemskich i także leśnych organizowali u siebie właśnie taką formę ochrony, ale także formę gospodarowania w lesie. I ze względu na to, że jednak to drewno było tym surowcem, które zainteresowanie ze strony tych może, którzy nie mieli, albo tych, którzy chcieli dokonać jakiejś kradzieży, no to trzeba było wyodrębnić tego typu ludzi, którzy pilnowali tych dóbr, czyli wtedy mówiliśmy właśnie, czy mówimy o tej straży takiej lasowej. Ale 1946 rok, czyli już po II wojnie światowej, to jest ten rok, który uznaje się, że ta straż leśna została jakby uformowana i powołana w takim kształcie, jak ją dzisiaj mamy. Jakie uprawnienia i obowiązki ma straż leśna i po prostu jak wygląda ta codzienna praca państwa? Trzeba pamiętać o tym, że w lasach państwowych, czy w ogóle ustawa o lasach wyodrębnia jakby dwa takie typy leśników, że tak powiem, czyli służbę leśną i straż leśną, czyli rozmawiamy o straży leśnej wyodrębnionej niejako ze służby leśnej, bo strażnik leśny należy do tej służby leśnej szeroko rozumianej. Czyli te uprawnienia strażnika leśnego, no one polegają przede wszystkim na uprawnieniach takie, jakie przysługują funkcjonariuszowi publicznemu. Czyli może używać środków przymusu bezpośredniego, może legitymować, może zatrzymywać, wykonywać kontrolę zarówno, no, zwłaszcza na terenach leśnych przewozu drewna, jak i też nakładać mandaty w drodze nakładanej grzywny, no i też ma uprawnienia do noszenia broni palnej. Teraz chciałabym trochę przekazać słuchaczom informacje do nich, ponieważ chciałabym pana zapytać, jak wygląda rekrutacja do Straży Leśnej, więc może kogoś zainteresuje to, ktoś się zainspiruje i będzie chciał do państwa dołączyć. Czyli aby być strażnikiem leśnym, trzeba mieć ukończone 21 lat, bo ustawa reguluje, kto może być właśnie w służbie leśnej, bo już o tym wspominałem, że jakby trzeba rozgraniczyć te dwie jakby nazwy, ale każdy pracownik służby leśnej ma uprawnienia strażnika leśnego, czyli to jest poszerzenie, ale w zakresie jakby codziennych takich obowiązków to ten zakres dotyczący właśnie takiego zwalczania czy wykrywania tego szkodnictwa leśnego, czy nawet i mówimy o przestępstwach leśnych, leży w kompetencji właśnie strażników leśnych. I czyli pierwsze kryterium to jest ten ukończony wiek 21 lat. Oczywiście wszelkie prawa obywatelskie niekarane,
bo wymagamy i weryfikujemy niekaralność. No i na dzień dzisiejszy musi odpowiadać, czy także no, być w pełni sprawny fizycznie, bo taki test, który predysponuje w ogóle do odbycia kursu podstawowego, no, wymaga tej sprawności fizycznej. I dodatkowo musi przejść pozytywnie badania takie psychologiczne, bo jak powiedziałem, w tej formacji mamy przecież do czynienia z bronią zarówno krótką, palną, jak i już dzisiaj długą, dlatego te wszelkie badania, które są wymagane dla posiadaczy broni, no musi ten kandydat, tak, bo mówimy na razie o kandydacie, musi przejść. I kolejnym tym punktem to będzie skierowanie przez kierownika jednostki, czy to nadleśniczego, czy właśnie w regionalnej dyrekcji dyrektora, na taki kurs podstawowy dla strażników leśnych z prokuraturą. A czy Państwo już wśród swoich pracowników też organizują jakieś szkolenia i kursy, żeby doszkalać swoich ludzi? Tak, to jest proces w ogóle dla każdego pracownika, a szczególnie dla strażników leśnych, ten proces doskonalenia swoich umiejętności, ale także weryfikowania, bo no jednak z upływem lat te umiejętności jakby troszeczkę się pogarszają, czyli obchodzenie się z bronią wymaga cyklicznych, czyli co takich kwartalnych właśnie szkoleń strzeleckich, i mamy we własnych zasobach pracowników, którzy mają uprawnienia instruktorskie, także dla siebie, wynajmując strzelnice, organizujemy właśnie dla tych naszych strażników tego typu szkolenia. Chociaż ostatnio zorganizowaliśmy także taki poszerzony kurs prowadzenia samochodu służbowego. A jeśli chodzi o jakieś organizacje takie pozarządowe, czyli stowarzyszenia, fundacje, czy oni też Państwu pomagają? Mało tego, że pomagamy sobie wspólnie, bo to takie otwarcie Lasów Państwowych właśnie na społeczeństwo poprzez tworzenie inicjatyw, ale też tworzenie różnego rodzaju właśnie akcji, bo mówię o tworzeniu infrastruktury też przecież, bo z fundacją na przykład taką biegową utworzyliśmy ścieżki biegowe. Też dzisiaj realizujemy z Fundacją Horyzont na przykład zbieranie śmieci. Ten element takiego dotarcia, ale też zaangażowania zwłaszcza dzieci i młodzieży w te właściwe korzystanie ze środowiska przyrodniczego, bo nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do terenów leśnych, ale też w naszych, czy w zasobach Lasów Państwowych są przecież polany, są także inne grunty, niekoniecznie porośnięte lasem, i tutaj trzeba wiedzieć, jak należy się w danym terenie zachować, już nie mówiąc może trzeba mówić o szczególnie o sytuacjach wtedy, kiedy mamy do czynienia z małą ilością opadów, czyli takim wysokim zagrożeniem pożarowym, że to dotarcie i odpowiednie właśnie nauczenie takich zachowań, że jednak powinniśmy tutaj daleko idącą ostrożność zachować. To jest ten element też takiego współdziałania z tymi instytucjami pożytku publicznego, czy NGO-sami, jak bardzo często określamy, ale też inicjatywy w zakresie ochrony przyrody, bo chciałbym powiedzieć, że ta forma działalności Lasów Państwowych, która najczęściej kojarzona jest tylko i wyłącznie z tą wycinką drzew, ona jest no, niewłaściwą oceną dla naszej działalności, bo to dzięki leśnikom zostały zachowane takie gatunki jak szupr,
czy odtworzone, to dzięki leśnikom no praktycznie po II wojnie światowej nie zaginął żaden gatunek chroniony, czy to roślin, czy zwierząt, czyli to nie tylko drewno, ale też utrzymywanie tego środowiska w zbliżonej formule do natury, bo wykorzystując doświadczenie i także naukę do tego, aby mieć wiedzę, jak na danym siedlisku, bo to dostosowanie odpowiednie do danego terenu, czyli do tej gleby, do tego mikroklimatu, odpowiada także temu, że tam wprowadzamy w sposób naturalny lub sztucznie gatunki, które gwarantują tą trwałość. I dzisiaj też w dobie czekających na zagrożeń wynikających z suszy hydrologicznej, to trzeba wiedzieć, albo no, my też o tym musimy mówić, że Lasy Państwowe i leśnicy podejmują wyprzedzające działania w zakresie takiego powiększenia możliwości retencyjnych właśnie powierzchni leśnych. I to dzieje się zarówno w górach, jak i na nizinach. I to też są działania z wykorzystaniem środków własnych, czyli środków Lasów Państwowych. Jak mamy możliwość, to też pozyskujemy środki unijne po to, aby właśnie budować zbiorniki, budować różnego rodzaju oczka wodne, przebudowywać ten las, żeby on był jak najbardziej naturalny, który tak naprawdę tworzy tą dużą retencję w postaci takiej gąbki, która dużo tej wody wchłonie i później powolutku oddaje. Także wymieniłem szereg naszych działalności, ale to jest ważne, żeby mieć pełen obraz, czym tak naprawdę polscy leśnicy się zajmują. Ja chciałam jeszcze zapytać, jeśli chodzi o kobiety. Czy są u Państwa właśnie kobiety, czy pracują i jakie one zazwyczaj zajmują stanowiska? No tak, komendantem Straży Leśnej w Nadleśnictwie Miechów jest kobieta. Także to tutaj żadnej takiej dyskryminacji jednak nie ma. I wśród leśników, zarówno na tych terenowych stanowiskach właśnie leśniczego, podleśniczego, no też kobiety dobrze sobie radzą i to przekonanie, że tylko kobiety gdzieś tam w księgowości albo na przykład w jakimś wydziale kadr mogą funkcjonować, jest no w Lasach Państwowych już tematem odległym, bo dziewczyny bardzo dobrze sobie radzą właśnie w terenie i mało tego, że dobrze radzą, ale też chcą pracować. Na stronie internetowej i w mediach społecznościowych widziałam, że Państwo namawiają do odwiedzania lasów i do uprawiania sportu, czy to letnich jak jazda na rowerze, bieganie, czy też zimowych jak narciarstwo, ale też widziałam, że jest taki program Zanucuj w lesie. Czy mógłby Pan coś więcej o tym opowiedzieć? Kto może z niego skorzystać? Właśnie to jest walor funkcjonowania i takiego odpowiedniego podejścia też naszej firmy, jako Lasy Państwowe, że te lasy są otwarte dla każdego, kto ma tylko no może i potrzebę, tak? bo czasem to jest tak, że tylko i wyłącznie w tej przestrzeni leśnej znajdziemy jakiś spokój. Może pojawić się w tym lesie, może nas pozbierać sobie grzyby czy jagody, borówki i może to zrobić w sposób jak najbardziej legalny. Ale dodatkowo po to, aby też w pewien sposób zachęcić i dać możliwość
różnym grupom społecznym. No, takiego korzystania, ale może bardziej unormowanego, czy bardziej skanalizowanego. Tworzymy te już, które wspomniałem, różnego rodzaju obiekty infrastruktury technicznej w postaci ścieżek, w postaci schronów turystycznych, czy bardzo ważnych na przykład miejsc na ognisko. Na to, ten ogień w lesie no, formalnie jest niedopuszczalny, ale tam, gdzie jest miejsce wyznaczone przez nadleśniczego, to ognisko możemy rozpalić. I jednym z takich projektów, które tak naprawdę ruszyły 3 lata temu, to jest ten projekt, program Zanocuj w lesie. Bardzo dziękuję panu za wywiad. To ja pięknie dziękuję i pozdrawiamy, co prawda ze studia, ale zapraszamy do lasu Daszbór.